Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej 19 części kursu do matury podstawowej z matematyki. W tej części omówimy sobie takie bardzo łatwe, a zarazem podstawowe zagadnienie, a mianowicie funkcje. Zrobimy sobie wprowadzenie do funkcji, mianowicie CKE mówi nam, że uczeń musi umieć określać funkcje za pomocą wzoru, tabeli, wykresu oraz opisu słownego. Zasadniczo zadania, które polegałyby na tym, co sobie za chwilę przećwiczymy, czyli z postaci na przykład opisu słownego narysować wykres takiej funkcji, wyprowadzić wzór czy tabelkę narysować, raczej nie występują na maturze. Bardziej te umiejętności przydają się w innych zadaniach, gdzie po prostu musimy jako część składową rozwiązania wyznaczyć wzór funkcji, narysować wykres funkcji i z tego wykresu coś odczytać. No chociażby tak jak mieliśmy w części 15 kursu, gdzie uczyliśmy się rozwiązywać nierówności kwadratowe. Żeby rozwiązać nierówność kwadratową, musieliśmy tam wyznaczyć wzór funkcji kwadratowej, następnie narysować jej wykres i z wykresu odczytać rozwiązanie nierówności. Czyli ta umiejętność zapisywania wzorów funkcji, rysowania wykresów przewija się w wielu innych zagadnieniach, w wielu innych wytycznych CKE do matury podstawowej, a same zadania tego typu raczej na podstawie nie występują, w ogóle na maturze się nie pojawiają, aczkolwiek musimy umieć to robić, ponieważ może się okazać, że w innych, trochę bardziej złożonych zadaniach jest od nas wymagana ta umiejętność. No i ją sobie właśnie tutaj przećwiczymy. Powiemy sobie przede wszystkim, co to takiego jest funkcja, no i wyrazimy te nasze dwie funkcje, które tu mamy opisane słownie, na te wszystkie sposoby, które nam tutaj wskazują. Prześledźmy sobie na początku przykład pierwszy. Mamy tutaj mowę o funkcji f, która przyporządkowuje każdej liczbie rzeczywistej liczbę dwukrotnie większą, pomniejszoną o 3. Zaczniemy od tego, że zapiszemy sobie wzór tej funkcji f. Zazwyczaj pisze się to tak, f od x, czy co czytamy, że funkcja przyporządkowuje dla argumentu x, czyli dla jakiejś dowolnej liczby x, którą będziemy sobie mogli podstawić tutaj do tego wzoru funkcji, jakąś wartość. No i wartość jest właśnie opisana wzorem. My tutaj mamy powiedziane, że dowolnej liczbie rzeczywistej x funkcja f przyporządkowuje liczbę dwukrotnie większą. Czyli z x robi nam 2 razy x i jeszcze pomniejsza potem tą liczbę o 3, czyli minus 3. No i mamy wzór naszej funkcji f od x. Moglibyśmy sobie również ten wzór zapisać w inny sposób. Niektórzy piszą tak, y to się równa, no i tak samo, 2x minus 3. Oba zapisy są dozwolone, z oboma zapisami możemy się spotkać i w szkole, i na maturze. Także albo tak możemy zapisywać funkcję. Ja preferuję ten pierwszy zapis, ponieważ jest bardziej uniwersalny. Potem na studiach, jak się spotykamy z funkcjami wielu zmiennych, to tylko napisy tego typu funkcjonują. To jest taki uproszczony sposób zapisu, stosowany w szkole, no ale ten jest taki bardziej użyteczny. No i moim zdaniem też ładniej z niego widać, co tak naprawdę stoi za zagadnieniem funkcji. Mówi się, że funkcja przyporządkowuje czemuś jakąś liczbę, albo inaczej mówiąc, funkcja f robi z x liczbę 2x minus 3. Tutaj to ładnie widać z takiego zapisu, no stąd tego tak ładnie nie widać, tu się pojawia jakaś inna literka y, no ale jak kto woli, można zapisywać wzory tak albo tak, oba napisy są dozwolone. Zrobiliśmy zatem pierwszy punkcik tutaj, funkcję zapisaliśmy za pomocą wzoru, no to teraz zapiszemy ją za pomocą tabelki. Sposób zapisywania funkcji za pomocą tabelki jest moim zdaniem najgorszy, bo najmniej z niego widać. Można zapisać tylko kilka konkretnych liczb, tylko kilku konkretnym x-om przyporządkować wartość w tabelce. Ze wzoru to możemy zrobić dla dowolnego x-a. Możemy sobie napisać, że f od powiedzmy minus 1, to się równa, no i podstawiamy do tego wzoru pod x minus 1, czyli 2 razy minus 1, 2 razy minus 1, jeszcze minus 3, to się równa, no i obliczamy minus 2, minus 3, to jest minus 5, no i tak samo dla dowolnej innej liczby, f od 0, to się równa 2 razy 0, minus 3, to się równa minus 3, No i powiedzmy, jeszcze sobie weźmiemy f od 1 i f od 2 obliczymy.
F od 1 to się równa 2 razy 1 minus 3, to jest 2 minus 3, czyli minus 1 i jeszcze F od 2 to się równa 2 razy 2 minus 3, to się równa 4 minus 3, czyli 1. Ja tutaj podstawiałem liczby całkowite, ale równie dobrze można było podstawić dowolną inną liczbę, na przykład 1 druga, F od 1 druga to się równa 2 razy 1 druga minus 3, to się równa 1 minus 3, czyli minus 2. Ze wzoru możemy sobie obliczyć wartość funkcji dla dowolnego argumentu x. To jest bardzo dobry sposób przedstawienia funkcji, moim zdaniem najlepszy. Ze wzoru możemy sobie wszystko wyprowadzić, natomiast jeżeli byśmy wyrazili tę naszą funkcję za pomocą tabelki, no to dużo mniej mielibyśmy informacji. Tabelkę robi się w ten sposób, że pisze się na przykład w jednym wierszu x, w drugim wierszu f od x. Tabelka wygląda w ten sposób. No i w tych kolumnach tabelki możemy wpisać kilka argumentów, dla których zapiszemy wartości funkcji f. Na przykład, gdybyśmy x wpisali minus 1, załóżmy 0, no i powiedzmy 2, no to dla minus 1 ze wzoru funkcji policzyliśmy, że f od minus 1 jest równe minus 5, to tu wpisujemy minus 5. Dla x równego 0, f od 0 policzyliśmy tu, że jest równe minus 3. Dla dwójki f od 2 policzyliśmy tu, że jest równe 1. No i w ten sposób za pomocą tabelki też zapisaliśmy jakieś informacje o naszej funkcji f. Gdybyśmy chcieli teraz narysować wykres, wykres rysujemy w układzie współrzędnych, możemy nazwać sobie osie układów współrzędnych, zazwyczaj się to robi literkami poziomą x, pionową y, to w tym układzie współrzędnych możemy teraz narysować wykres naszej funkcji f, właśnie wspomagając się takimi wyliczeniami albo tabelką. Wiemy, że dla minus 1 funkcja przyjęła wartość minus 5. No to to będzie na moim rysunku 1, 2, 3, 4, a powiedzmy aż tutaj, tu będzie minus 5, czyli na wykresie zaznaczam taki punkt. Dla zera, dla x równego 0, funkcja przyjmuje wartość minus 3, 1, 2, minus 3 mamy w tym miejscu, czyli to będzie ten punkt. No i dla dwójki, 1, 2, funkcja przyjmuje wartość 1, czyli to będzie ten punkt. Ta nasza funkcja to jest oczywiście funkcja liniowa, czyli w układzie współrzędnych będzie wyglądała jak prosta, to będzie prosta w układzie współrzędnych. Jeżeli byśmy zaznaczyli w układzie współrzędnych tylko dwa punkty, no to przez te dwa punkty już jednoznacznie możemy narysować prostą. Jeżeli byśmy zaznaczyli więcej tych punktów, które tutaj tak skrzętnie wyliczaliśmy, no to te wszystkie punkty powinny leżeć na tej prostej. No i w taki oto sposób zapisaliśmy sobie tę funkcję f, którą tutaj mieliśmy opisaną w sposób właśnie słowny. Najpierw wyraziliśmy za pomocą wzoru, potem zapisaliśmy za pomocą tabelki, policzyliśmy trochę wartości tej funkcji dla różnych argumentów x, no i narysowaliśmy jej wykres. Musimy umieć robić te wszystkie rzeczy, ponieważ przydają się one podczas rozwiązywania wielu zadań związanych z funkcjami. Najczęściej jest to właśnie albo funkcja liniowa, albo funkcja kwadratowa, no chociażby tak jak w części 15 kursu uczyliśmy się rozwiązywać nierówności kwadratowe, tam musieliśmy ze wzoru narysować wykres funkcji kwadratowej, przynajmniej jej szkic tam związany z miejscami zerowymi. No dobrze, no to przejdźmy sobie może do przykładu drugiego. Tutaj mamy funkcję g, która przyporządkowuje każdej liczbie nieujemnej liczbę 1, a pozostałym liczbom minus 2. Taka sytuacja trochę mniej typowa. To nie jest ani funkcja liniowa, ani kwadratowa, jakaś taka dziwna. Musimy umieć też zapisywać za pomocą wzoru funkcje opisane w ten sposób. Jak to zrobić? Napiszmy sobie tak. G od x, funkcja g przyporządkowuje każdej liczbie x i teraz co? Jedynkę przyporządkowuje, jeżeli x jest nieujemny. To możemy zapisać sobie w takiej klamerce, że jedynkę przyjmuje funkcja dla x-ów nieujemnych,
czyli większych bądź równych 0, dodatnich oraz równych 0, a dla pozostałych liczb, czyli dla x-ów ujemnych, czyli mniejszych od 0, przyjmuje wartość minus 2. No i w taki sposób zapisaliśmy wzór funkcji g od x. Funkcja g przyporządkowuje argumentowi x liczbę 1, jeżeli ten argument jest większy bądź równy 0, natomiast minus 2, jeżeli argument jest mniejszy od 0. Mając tak zapisany wzór funkcji g od x, możemy teraz spróbować stworzyć dla tej funkcji tabelkę. Wcześniej może obliczymy ze trzy wartości. Na przykład, gdybyśmy chcieli obliczyć g od minus 1, no to co by nam wyszło? Minus 1 jest ujemna, mniejsza od 0, to g od minus 1 jest równe minus 2. G od 0, powiedzmy, jest równe 0, już się łapie w ten przypadek, jest większe bądź równe 0, czyli 1. I tak samo g dla każdej liczby dodatniej, na przykład dla jedynki, także będzie 1. Zachodzi ten przypadek, jedynka jest większa bądź równa 0, czyli dla jedynki 1. Gdybyśmy teraz chcieli narysować tabelkę, to napiszemy sobie x, g od x, dwa wiersze, kolumny. No i w tych kolumnach możemy sobie wpisać różne wartości, może więcej ich wpiszę. Na przykład te, co mamy tutaj, na pewno wpiszę. Dla minus jedynki mieliśmy minus 2, ale również dla minus jednej drugiej będzie minus 2. Dla minus jednej piątej będzie minus 2. Gdybym wpisał minus 7, to też będzie minus 2. W każdej liczbie ujemnej ta funkcja przyporządkowuje minus 2. No a każdej liczbie dodatniej i liczbie 0 przyporządkowuje 1, czyli dla 0 mamy 1. No jeszcze sobie kilka tych kolumn dopiszę. Powiedzmy 1, może 3 drugie, może pi tu sobie wpiszemy. Dowolna liczba dodatnia, dla dowolnej liczby dodatniej mamy jedynki. Także tak można byłoby za pomocą tabelki wyrazić naszą funkcję g od x. No a teraz narysujemy jeszcze na koniec jej wykres, czyli rysujemy sobie układ współrzędnych, standardowo oś x-ów, oś y-ów. No i zaznaczmy sobie kilka punktów, na przykład z naszej tabelki. Weźmy sobie liczbę minus 1. Dla minus 1 mamy wartość minus 2, czyli to będzie ten punkt. Tak samo dla na przykład minus 3, też będziemy mieli minus 2. Dla minus 5 będziemy mieli minus 2. Dla każdej liczby ujemnej mamy minus 2, a dla 0, czyli dla takiego argumentu x, już mamy wartość 1, czyli tu będzie punkt, dla jedynki też mamy 1, dla dwójki też mamy 1, dla trójki też mamy 1, dla każdej liczby dodatniej, dla pi, dla ułamków, dla wszystkich liczb dodatnich mamy 1. Czyli moglibyśmy sobie tutaj tak uciągnąć te nasze punkty, narysować, że dla wszystkich liczb rzeczywistych dodatnich funkcja g od x, możemy sobie tu podpisać tu g od x, to możemy sobie podpisać, tu było nasze f od x, przyporządkowuje każdej liczbie dodatniej jedynkę, a każdej liczbie ujemnej minus dwójkę. Czyli jeżeli tu byśmy sobie uciąglili tę naszą funkcję, to dla zera, oczywiście tu jest kółko otwarte, tutaj funkcja przyjmuje te wszystkie wartości, tutaj już nie przyjmuje minus dwójki dla zera, bo dla zera przyjmuje 1. Tak wygląda pełny wykres naszej funkcji g od x. No i zrobiliśmy oba przykłady, wyraziliśmy obie funkcje za pomocą wzoru, tabelki, wykresu, opisy słowne mieliśmy podane w treści zadania. No i tak jak wspomniałem, raczej zadań tego typu, polegających tylko i wyłącznie na zapisaniu wzoru jakiejś funkcji, narysowaniu wykresu, bym się nie spodziewał. Raczej narysowanie wykresu będzie częścią składową tylko rozwiązania, no i na przykład z tego wykresu coś będzie trzeba odczytać, albo trzeba będzie wyprowadzić wzór funkcji, żeby obliczyć wartość jakiejś funkcji dla jakiegoś argumentu. To się właśnie bardzo dobrze robi ze wzoru, który być może w zadaniu wcześniej trzeba będzie wyprowadzić. Jakichś takich zadań bym się spodziewał na maturze. No i tak jak już ćwiczyliśmy w poprzednich częściach kursu właśnie zadania, w których występowały te umiejętności, tak w kolejnych, tam gdzie będzie występowała funkcja liniowa, kwadratowa, nawet ciągi, też będziemy ćwiczyli te umiejętności, wyprowadzanie wzorów funkcji, wzorów ciągu. Takie rzeczy się przydają.
często można je spotkać na maturze, także już je zaczęliśmy ćwiczyć i jeszcze dobrze w kolejnych częściach kursu je przećwiczymy. Ten odcinek był taki bardziej teoretyczny, żebyśmy sobie przypomnieli, co stoi za zagadnieniem funkcji, żebyśmy sobie przypomnieli te wszystkie sposoby wyrażania funkcji, no i mogli je stosować w innych, bardziej zaawansowanych zadaniach. Także mam nadzieję, że te wszystkie sposoby są dla Was jasne. Jeszcze wielokrotnie będziemy je ćwiczyli. No a w tym odcinku to myślę byłoby na tyle. Także dziękuję za uwagę. Życzę owocnej nauki i pozdrawiam serdecznie.